Panie Stanisławie, komu w drogę temu czas? Gdzie pan jedzie? Ja jadę do Sosnowca, do mojego rodzinnego miasta. Sosnowiec mi urządza benefic z okazji 80-lecia. Także bardzo to miła uroczystość, bardzo miła chwila. Z tym, że jestem pełen takiego napięcia i niepokoju, to się nawet gdzieś tam w sercu okazuje. Miło sobie tu gaworzymy. Czuję się nieźle, żeby nie powiedzieć dobrze. No i jedziemy. No. Dziękuję Bogusiowi za podwiezienie, no, że musiał rano wstać. No. Dziękuję, a tobie też wszystkiego dobrego, szczególnie jutro. Szczególnie jutro. Fundamentalną, prawda? To dar. No i mamy często znowu. Zawsze z jakąś taką odrobiną wzruszenia tutaj zatrzymuje się na tej stacji. Sosnowiec główny. Tak jest. No bo jest, był i jest chyba jeszcze ciągle Sosnowiec południowy. No. Zielone. No i otwierasz, nie? Zielone. Nie od razu. Stałem na peronie, to w zasadzie każdy pociąg opóźniony. A ten był dwie minuty przed. Być może nawet dlatego, że to międzynarodowa komunikacja. No tak, ale wie pan, on jeszcze po drodze ze dwa razy stał po parę minut. Okazuje się to po prostu na drogę. Tutaj się zaczyna film. Główny bohater prowadzi konia, który jest żywicielem ich rodziny, bo przenieśli się ze wsi tutaj do miasta i ojciec w charakterze wozaka pracował na życie. I no, tutaj niewiele się to zmieniło. To znaczy nie ma tego domku przez nas wybudowanego, dlatego że on po prostu w finale filmu spłonął. Wiadomo było, że tak się stanie. Kamykowski zbudował ten dom, który jednocześnie był atelier, bo wszystkie sceny we wnętrzu, w mieszkaniu tego głównego bohatera właśnie rozgrywaliśmy w tej dekoracji. Natomiast tutaj lewej strony już inaczej ona wygląda, bo wtedy tu były też jakieś takie rachityczne domki i z dachu jednego z tych domków bohater patrzy, jak Niemcy wyprowadzają matkę z małym dzieckiem, a jednocześnie zabijają młodego człowieka z konspiracji. To wielkie przeżycie, przerażenie tego małego chłopaka.
potem nic z tego nie będzie. Będzie. Co będę miał wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zapraszam. Tu, zapraszam. Zabieram, żeby nie przeszkadzało. I tam w miarę przed tym mikrofonem się. O, a to był pan Stanisław. Dzień dobry, panie Stanisławie. To się nazywa wejście. Dzień dobry. Zapraszam na początku. Do przerwy 01. Ja sobie wypisałem tę moją kochanę. Stawiam na Tolka Badana. Podróż znajdę mu śmierć. Szaleństwo Majki z kozą, wakacje z kuchami, a wcześniej wyspa złoczyńcy. A pan który z tych filmów? Co? Przepraszam? Który z tych filmów najlepiej pan zna? Wszystkie. Dobry, ciociu. Pan do mnie? Nie, do szefa. Zdziwiłem się tylko, że nie na bazarze.
Nie ma interesu. Domem się trzeba zająć, o. Cholery jasnej! Popsułaś ujęcie, ba! Przepraszam, ale ja jestem najciężej ranna, ode mnie mieli zacząć, tak? No ale oni byli bliżej, no. A jakie scenariuszu? No jakie scenariuszu? Ratownicy podbiegają i klękają przy ofiarach. Jak to klękają? Po co klękają? No co, mają się pomodlić za ofiary? Same trupy tu są? Może to jest... Kucają, niewyraźnie odbili. Same trupy, to mi się nawet podoba. No... Sami sobie nie poradzimy. No, może masz rację, ale szkoda, że wcześniej na to nie wpadłaś. Batko, spokojnie. Zrobimy wszystko tak, jak trzeba. Proszę, na pierwsze będzie dubel. Dubel! Ciesza na planie! To grono, to środowisko młodych twórców, dziennikarzy, jakichś ludzi znaczących, gdzieś tam próbowali dorównać, może nie, ale w każdym razie przesiąkali tym głaską, a w Łodzi tak się specjalnie w naszym tam szkolnym środowisku może nie czuło, to znaczy nie czuło tego, że chciało się być jak płaski. On przeczytał scenariusz, w międzyczasie przyszła pani Teresa, oczywiście poznaliśmy się. No ale też po przeczytaniu właściwie wyraził zgodę, nie miał jakichś uwag ani na tak, ani na nie. W każdym razie no, cel osiągnąłem, że mogłem zrealizować jego tekst w formie swojego filmu dyplomowego. Więc takie było spotkanie z Łaską. Czy on oglądał film? Chyba nie. Nie oszukujmy się, może on wtedy naprawdę miał jakieś poważniejsze sprawy na głowie, bo już był wykreowany na nadzieje polskiej literatury, no wspaniały, cudowny, sukcesy natury towarzyskiej, sukcesy natury sercowej. Gdzie on się przejmował tym, jak zrobi jego nowelę, czy spieprzy, przepraszam, filmie, jakiś młody absolwent szkoły. No, ja nie wiem, czy to, że kręcę ten film, że powstał ten film, to chyba wiedział, bo wtedy jak tam go szczęśliwie trafiłem w tym jego mieszkaniu na Częstochowskiej, nie sprawiał wrażenia, że był pod wpływem alkoholu. Nie, raczej taki trzeźwy, surowy, także, że ja nie wiem, czy przywiązywał do tego jakąś wagę. Obiecuję. No, w najgorszym wypadku o 7:00. Nigdy pana nie zawiodłem. Tak. Macie ognia? Nie, ja nie palę. Panie reżyserze, prowadzę posiłki. O, bardzo mi miło. No to proszę na plana, ja się zaraz tam zjawię. 3 lata temu pan Piłowarski zaproponował mi rolę reżysera w 4 odcinkach Na dobre i na złe. I miałem okazję przekonać się, jak wygląda dzisiaj catering. Także od 8 rano już jest autobus, w którym jest wszystko, bar. Wszyscy mogą dowoli pić, jeść i tak. Potem jest smaczny obiad, a u nas w plenerze wyglądała w ten sposób, że przyjeżdżała jakaś taka w kotle zupa z wkładką. No i jadło się ją w przydrożnym rowie, na masce ciężarowego samochodu. No to takie to było cygańskie. A w tej chwili catering to jest jedna z może z najważniejszych rzeczy. My zaczynamy od... Tutaj, od tej pani. Pani. Tak, pani dość mocno poturbowana widzę. Jest, tak. Co tu jeszcze mamy? Złamana.
złamana, no to nie może tak prosto leżeć, musi być lekko skrzywiona, tak, bo to tak? Szczególnie przy otwartym złamaniu, jak się zdarza, tak, to tak nie panujemy nad tym w ogóle, ona leży tak jak chce. Co dalej? No tutaj jest drugi, tu drugi, drugi, tak. Tam i pan jest, tak. Zaraz, czym pan jest, co pan tutaj ma, wstrząśnienie, tak? Wstrząśnienie mózgu, to przy wstrząśnieniu mózgu to może być tak, krótkotrwała utrata przytomności, wymiot, a ten uraz głowy to jest bardzo silny, tak? Bardzo ciężki. Bardzo ciężki. To właściwie powinien pan leżeć, dobrze? Niech się pan położy i zaraz wam powiem co. Co dalej będzie? Tu jest jeszcze trzeci. Tu. Ten dla nas jest najbardziej poszkodowany. No. Najbardziej tak, poszkodowany. Tak, 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 tak. To jeżeli tam był, była utrata przytomności, to tutaj będzie uraz kręgosłupa, to będzie uraz kręgosłupa szyjnego i zatrzymanie akcji serca. Dobrze? Panowie, chodźcie, opowiem wam, co robimy tutaj teraz. Słuchaj, to świetny fachowiec. Tak. Naprawdę on nie chce zagrać u nas lekarza? Szkoda go w tej leśnej górze. Słuchaj, może go jakoś przekonasz, no? Może. Te seriale miały w sobie po prostu coś. I te wszystkie filmy tamtych czasów. Teraz w tych filmach jakby w środku nic nie ma. A tam było coś. I wokół tego coś, tego prawdziwego coś, jakieś myśli, czegoś, co miało sens, logikę, budowana była cała reszta. Więc najpierw musiało być to coś. Ktoś to musiał napisać, wymyślić. No tak, no. Ale tutaj jest głównie zasługa Adama Bagdaja, wybitnego pisarza i wspaniałego człowieka. To on te wszystkie książki napisał i to dzięki niemu ja się po prostu tym zainteresowałem. A ponieważ oprócz filmu, który jest najważniejszy dla mnie, to no, ja jeszcze wtedy miałem drugą pasję, piłkę nożną. Ja po prostu, już mając 18 lat, grałem w pierwszym składzie drugoligowej drużyny obok reprezentantów Polski, jak Giga Majewski, Czesio Uznański, Masłoń, Szykalski, Powązka. No to droga się przede mną do kariery otwierała, ale ta pasja do piłki była bardzo poważna. I teraz nagle trafiam na książkę, która jest wymarzona, żeby spełnić te swoje sportowe zainteresowania, ambicje. Kto wymyślił? Paragona, Perełkę, Mandżaro, no i całe to towarzystwo. No, jeżeli chodzi oni ponieśli ten sukces dalej. Jeżeli chodzi o postaci w książce, to wymyślił Adam Bagdaj. W filmie, aktorów. No. A aktorów, no to oczywiście, że ja musiałem wymyśleć. Po prostu szukając na różne jakieś sposoby. Dzień dobry. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować panu reżyserowi za te piękne filmy, które nie tylko bawiły mnie, cieszyły z moim dzieciństwem i młodości, ale też wpłynęły na ukształtowanie mojej świadomości. Co pan ma? Niech pan rozwinie ten myśl. Panie Marcinie. Oglądając te filmy w różnym wieku, bo dzisiaj mam 46 lat, więc byłem nastolatkiem, młodszym, starszym nastolatkiem, oglądając często wznawiane zresztą te filmy w telewizji, starałem się wczuć w problemy, w życie, w postaci występujące w pana filmach. I do dzisiaj te mądre nauki, bo przecież te filmy były głęboko edukacyjne, to nie można powiedzieć o wielu filmach dzisiaj produkowanych. Do dzisiaj mam gdzieś tam głęboko w sobie i staram się tymi wartościami, które te filmy promowały, kierować się. Więc jestem poniekąd dłużnikiem i myślę, że nie ja jeden, że cała masa ludzi podobnych do mnie, z mojego pokolenia, jest panu reżyserowi bardzo wdzięczna za pana twórczość. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. Były to filmy, które umilały mi wakacje, umilały ferie. Były wznawiane, niektóre wcześniej, niektóre później powstawały. Były cały czas atrakcyjne dla ludzi, tak młodszych ode mnie, jak i może troszkę starszych. Koniec wakacji chyba dwa razy oglądałem, trzeci raz. Ja miałem w telewizji koniec wakacji dawno temu. Piękny film, to taki trochę melodramat. Koniec wakacji, bo napisali, nie jest to melodramat, ale trochę tam miłość. No tak, 14-latku. Właśnie. Patrząc na niego, w myśli sobie pomyślałem, że Boże, jakiego ja złego wyboru dokonałem. Przecież to niedobry jest ten chłopak. Ale to, że ta mama tak się zachowała, to już mi nie pozwalało jeszcze szukać kogoś innego.
Zdecydowałem się, trudno. Ryzykuję. Będzie gorszy, ale ja nie mogę teraz nagle powiedzieć, że on nie będzie grał. I pierwszy dzień zdjęciowy, taka scena na hałdach na Śląsku, upalny dzień, idzie stary nauczyciel w czarnym płaszczu, w czarnym kapeluszu, naprzeciwko przybiega ten bohater Ariel z takim gołębiem bardzo nieposłusznym, który mu często gdzieś tam ucieka. Widzi tego nauczyciela, podbiega do kamery, stanął, popatrzył. Ja nagle zobaczyłem, że to jest bardzo dobry wybór, że to jest ten chłopak. Bo to nie było nic do zagrania. Po prostu ja on jestem, to miał w swoim wnętrzu. A wnuczek ma 10 lat. No i bardzo uwielbia właśnie te filmy pana Jędryki. I Tolka Bałnana i za jeden uśmiech. Bardzo dużo sprawiło mi to radości. Koniec wakacji według książki Janusza Domagalika i akcja tej książki rozgrywa się w Czeladzi, jego rodzinnym mieście. To jest parę kilometrów od Sosnowca, które jest moim rodzinnym miastem. No ale ta Czeladź wydawała mi się tak jak całe Zagłębie, no ustępuje Śląskowi, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o walory plastyczne. I ja przyniosłem... Podziwiam pana Jędrykę za to, co zrobił i za to, jaki jest w tej chwili. No chciałbym dożyć tego wieku i być takim. Jest pan wielki, panie Stanisławie. No i gmachy oczywiście kojarzę. Mało tego z jakimś sentymentem. Że ja grałam taką śliczną dziewczynę pokojówkę. Wakacjach z duchami. Pozdrawiam pana reżysera, mojego reżysera. Lubię kasztany, a poza tym to one są taką resztką, drobną pozostałością po tamtym świecie. Przyjaźń i miłość. Oczywiście są dwie rzeczy, które się po prostu w życiu liczą i które są no, najważniejsze i to życie jakoś wypełniają czymś pięknym, wrażliwym. No po prostu cudownie jest. Krótko i szybko musi pan odpowiedzieć jednym słowem właściwie. Będzie często. Trudne. Nie, główna cecha mojego charakteru. Uczciwość? Cechy, których szukam u mężczyzny. No, odpowiedzialność. Cechy, których szukam u kobiety. Wrażliwość, piękno. Co cenię najbardziej u przyjaciół? No, zaufanie, to znaczy cenię szczerość, no. Brak obłudy. Moja główna wada? Może brak mi w niektórych sytuacjach takiej determinacji. Moje ulubione zajęcie? Ojej, kręcenie filmów. Moje marzenie o szczęściu. Co byłoby dla pana szczęście? Gdyby najbliżsi mi byli po prostu zdrowi. Jest to już taki moment, gdzie jest się bardziej skłonnym do refleksji, do opowiedzenia o tym. Przede wszystkim jest to książka, która ma być spłaceniem długu wobec moich dwóch matek.